Witam serdecznie na kanale, jestem Demon i chciałem was zaprosić na kolejny odcinek z Arkan. Znajdujemy się na Ragnaroku oczywiście i pójdziemy sobie dzisiaj na betę, na Ragnarok Arenę. Mam przygotowane wszystkie rzeczy już. No i zaczniemy sobie od wyrzucania reksów oczywiście. Reksy zabieram dokładnie te same, które zabrałem na gammę. Najpierw sobie Jutka też wyrzucę, żeby mi nie przeszkadzał później. Także idę z tymi samymi reksami. Dopełniłem tylko jednego reksa, ponieważ tamten padł nam. Niestety się zakleszczył pomiędzy golemami, no i niestety nie mógł przejść. Zobaczymy, czy mi się zmieści w ogóle 20 reksów. Tak jak ostatnio były problemy. Musiałem trochę przestawiać, może tym razem się pomieszczą. Kilka też mi nie wejdzie. Chociaż może do środka. Teraz sprawdzimy. Dobra, zmieściły się wszystkie. O dziwo. Dobra, spoko. No to co, nie przedłużając. Znacie oczywiście parametry reksu, bo były w poprzednich odcinkach. No są to dokładnie te same reksy. Także odpalajmy sobie betę. Trochę za głośno. A, no i oczywiście, jakbym nie zapomniał, zanim się jeszcze przeniesiemy, łapka w górę, subskrypcja i dzwoneczek, żeby kanał się rozrastał, żebyście dostawali powiadomienia oczywiście, gdy odcinek leci na kanał. No i lecimy z bossem. Może się uda, mam nadzieję taką, że nie będzie przypału żadnego, gdzie mój Jutek jest tutaj. No z gammą jakiegoś problemu nie było, tylko ten jeden, co nam przeszkadzał. Ten reks, który się złapał w kleszcze. Jak ona tu podleciała? Dobra, ale panowie, atakować ją. No to sobie poatakowaliście. Okej. Taki smok w sumie nie atakuje. Dobra, już atakuje. W sumie jakbyśmy Manticore na początku dużo zbili, to byłoby spoko. Bo z Manticorem był największy problem, bo ona odlatywała. Manticore był największy właśnie problem dlatego. Czemu? O, dobra. Działają, tylko nie słychać gwizdów, a to ciekawe, że nie słychać gwizdów. Dobra, panowie, smog idzie. Także na smoka proszę, żebyście mi poszli. Oho, lag. Ale okej. Okay. Dobra, mamy boosta. Reksiu, idź, nie blokuj się. Po ile on bije? On bije mnie po 70. On mnie nie bije wcale tak dużo. Czyli tak naprawdę najwięcej straciliśmy chyba na tych golemach ostatnim razem, jak poszedłem. Bo smok bardzo szybko pada. Czyli będzie znowu problem tylko i wyłącznie z Manticorą. Proszę, nie zbaguj mnie znowu. Dobra. Udało się jakoś. No i te golemy powstały wreszcie. No nie, no zbagowałem się? Tak, zbagowałem się znowu. Chodź, chodź za mną, proszę cię, Jutek. Dobra.
Bądźcie pasywnie. Jeszcze kamienią dostałem. Dobra, nabufujmy. Nabufujmy i stójmy. O, dobra, ona tu jest. Atakujcie, że żyją. Dobra, poszły. A jakby ta Manticora tam w sumie ugrzęzła, byłoby fajnie. Jakby nie mogła wylecieć. Pytanie, czy tak się da zrobić, żeby ta Manticora ugrzęzła. Dobra, chodźcie, może teraz się żaden nie zbaguje w tych golemach, co? Przejdziecie, czy nie przejdziecie? A w drugą stronę. Na początek, jakbyście tu do mnie przyszły, to fajnie by było, co? Dobra, dało radę. Dało radę, no i fajnie. A teraz stójcie tutaj. Golemy i tak idą. To niedobrze, że golemy idą. Muzyczka się jak zwykle skończyła za wcześnie. Dobra. A ja widzę, że niektóre reksy... Kurde, nie wiem co tak dużo bije. Czy te golemy, czy coś innego, ale... Manticora wylądowała. I ona idzie za golemami. Dobra, to chodźmy na drugą stronę może. Mam nadzieję, że przejdziecie tędy. Tak, żeby nas golemy nie atakowały. Latające reksy. Latające reksy. Dobra, te golemy cały czas będą łaziły. One przejdą przez te kamienie, no właśnie. Dobra. Panowie do ataku. Te golemy chyba najwięcej biją, tak mi się wydaje. Dlatego tak dużo obrażeń dostają. Jakby mi się udało omijać te golemy, może by to miało sens. Chodźcie panowie znowu. Nie blokujcie się tam. Jeden utknął znowu? Nie, lag jest. Pytanie, czy ty masz followa? Masz followa. Dasz radę się obrócić? Chodźcie, chodźcie. Może żaden rejs nie padnie. Może się uda tak zrobić. Manticora usiadła, dobra. Aha, czyli ten jeden rejs znowu. Ten jeden rejs znowu. Tam siedzi, biedny. Ojejku. Czy jeden Rex mi pewnie znowu padnie, albo co najmniej jeden. No nie widzę jej, nie mogę mi... Aha, dobra, utknąłem. Fajnie. Fajnie. Wypuścicie mnie? Raczej wątpię. Okej.
No usiądź, proszę cię usiądź. Proszę cię usiądź, będzie fajnie. To nie było chyba komunikatu o tamtym reksie, co nie? Że mi padł. Przynajmniej nie widziałem. No, poszły, braziło. Albo raczej ją, bo to chyba ona jest jako Manticora, co? Teoretycznie bez płci, ale po nazwie. Dobra, jak wy stoicie tam po tamtej stronie z HP? Jakby jeszcze raz usiadła i byśmy ją szybko dojechali, to może żaden Rex nie padnie. Tak, bo żaden Rex na póki co na razie nie padł. Pytanie, czy tak będzie dalej. Weź już nie lataj, tylko usiądź, proszę cię. No, panowie. Naprawdę musiała odlecieć. No co za małpa to jest. 6000 jej zostało. No nie wierzę. Dobra, udało się, beta pokonana. Pytanie, czy teraz z bety zostaje coś? Bo wcześniej z bety nic nie znalazłem i zniknęło ciało. Od razu znika ciało. Zobaczcie, nie ma nic. Ani też nie ma żadnego worka. A alfa mi zniknęła. Z alfy, niestety, ale z alfy nie podniosłem. Bo z alfy chyba też mi nie zdążył żaden reks podnieść. Zresztą zaraz zobaczymy. Ale wydaje mi się, że nie. No i po Manticorze nic nie zostało. Po smoku też nic nie zostało. Ze smoka to jest mój błąd, że nie podniosłem akurat. Ale z Manticory? Manticory to jestem ciekawy, czemu ciało od razu znika. I nie ma worka później ani nic. Bo ostatnio jak patrzyłem, to żaden Rex nie miał też nic sobie. Chyba, że z Manticory nie ma dropu. Ale wydaje mi się, że zawsze był. Jest taki plus, że na becie mi nic nie padło. I myślę, że alfę też możemy zrobić. Myślę, że alfę też będziemy mogli zrobić. Także jeszcze sprawdźmy tylko, czy jest jakiś drop. Coś zostało. Mamy element z Manticory i tyle. Dobra, czyli tutaj na gamie nie podniosłem z Manticory mi nie podniosły Rexy albo coś innego mi nie, znaczy no w sumie Rexy nie podniosły mi, nie wiem dlaczego mi nie podniosły. A tu zapomniałem podnieść sobie ja ze smoka. Dobra, to chociaż wam powiem przynajmniej co mogło dropnąć albo raczej co by dropło. Bo łącznie to było tak. Z gammy jak byliśmy to było 65 elementów łącznie, czyli jak mi dropło 40 ze smoka to 25 elementów było z Manticory w takim razie na gammie. A z bety mamy 200 elementów, czyli jak z Manticory dostaję 90, no to ze smoka dostaje się 110 elementów na becie. To takie jeszcze informacje ze względu na to, że nie udało mi się podnieść. No i co? Dzięki za oglądanie. Nie wiem, nie wiem dokładnie w jakiej kolejności będą odcinki wylatywały, także nie powiem wam, że następny odcinek to będzie z alfy, ale alfę na pewno też sobie nagram i wrzucę. Jak się uda, to się uda, jak się nie uda, to się nie uda. I jak się nie uda, to też wrzucę, żebyście wiedzieli przynajmniej na jakich reksach nie chodzić.
No i dzięki za oglądanie oczywiście, łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, żeby kanał rósł, rozrastał się, żeby docierał do większej ilości ludzi, żebyście wy dostawali powiadomienia o nowych odcinkach. No i do zobaczenia na kolejnym. Elo.